Zatem jedziesz, tak? Owszem. Okej. Okay. Nikito, przejdziemy do ciebie. Stałeś oczywiście. Pierwsza rzecz, którą zrobiłeś, to odpisałeś Wendy. Sprawdźmy jeszcze twój głód. Tak, i jeszcze chciałbym wziąć sobie rumień życia. Od razu. Głód mi wzrasta. A za drugim razem nie wzrasta. Dobrze. To co? Może przejdziemy się. Miło znowu wrócić. Tęskniłeś? Chciałbym już nigdy ciebie nie usłyszeć. I schodzę po drabinie. Tak krótko mogłem się nacieszyć tym absolutnym brakiem głodu. Ubieram się w luźne rzeczy. Nie shorty, tylko sztruksy. Bluzę czerwoną, czy taką bordową, z jakąś amerykańską drużyną napisaną, z kapturem, to jest taka bluza. I wymieniając jeszcze tam, myję swoje zęby dokładnie, żeby pozbyć się tego smaku, który smaku żelaza ust, który mi przypomina o tym, co się wydarzyło wczoraj. Zastanawiasz się, jak bardzo chuchałeś ostatnim razem, kiedy spotkałeś nową pracownicę i w twarz, kiedy rozmawialiście. Wiesz, że jeżeli chcesz pożyć i dotrwać momentu, w którym coś osiągniesz, musisz być ostrożny. A ja tak przygotowany już schodzę na dół. Słyszysz głosy dobiegające z dołu. Wiesz, czyj to głos? Jest to głos Ambrożego. Śmiejącej się do tego wszystkiego, oczywiście Zofii. Widzisz ich trójkę. Zofię Ambrożego oraz nową pracownicę, Wiktorię. No patrzcie państwo, kto wrócił! Ambroży, cudownie cię widzieć! Siema Nikita! I przytulacie się na niedźwiedzia. Kurwa, tak. Tyle czasu, coś gdzieś był, gdzie cię wcieli. Co, wyjechałeś do Acapulco tam wyzwalać ludzi? Nie, no co ty, ale dużo było opowiadać, naprawdę teraz naprawdę nie mam czasu na opowiedzenie o tym. Cudownie no, was. Kurde, co ty gadasz, pojawiasz się już znowu w trasę ruszasz? Nie do końca. Opowiadajcie lepiej, co tam u was się wydarzyło przez ten czas. Zofia, tęskniłem. Hej Nikita, przytulacie. Łapię cię jeszcze tak za ramiona. Boże, dobrze, że jesteś. Naprawdę cudownie was widzieć. Dzień dobry, pani Nikito. Dzień dobry, Wiktoriu. No, stary, obgadujemy. Mamy w planach wywiad z TVN-em. Tobą w roli głównej. No cudownie, wow. Mamy już jakieś konkrety? No, tylko czekamy, żeby podać datę, żeby nasza gwiazda się pojawiła. Super, to będzie na żywo wywiad? Mhm. Dobra, to od razu muszę wam powiedzieć, że idealnie by było, gdyby to były jakieś godziny wieczorne. No dobra, ale kiedy? No, słuchaj, no... Patrzę na ten... Za jakiś tydzień? Nie ma sprawy, już bukujemy. To cudownie. Ja cię kręcę. Ekstra. Słuchajcie, opowiadajcie, jak to się w ogóle wydarzyło, że taka okazja weszła?
Ale wiesz, co się z tym PiS-em cholernym dzieje. Teraz to w ofensywie TVN-u na te, wiesz, wolne media, to wszystko, no potrzebują troszeczkę poruszyć ten temat. No nie dziwię się, no teraz każdy, kto jest, jakby to powiedzieć, na tyle liberalny i zgodny z tym. Nawet nie trzeba być liberalnym, po prostu to, co się dzieje, to jest chore. Wiesz, odetną nas, kurwa, w tej Polsce. Od, przepraszam, panie za język. Odetną nas od wolności. No i właśnie dlatego my tutaj wkraczamy. Wkraczamy na... kurwa, no. Wolałbym, żeby to nie było... Żeby nie było... Ale jakieś piwo, coś? Słuchaj, nie dzisiaj. Tak? No dobra. Tak. To co, może usiądziesz z nami, zrobimy sobie omówienie. Jasne. Dojeżdża w tym momencie taksówka pod... Za chwilę prawdopodobnie przyjdzie pewna osoba, którą poznałem w czasie tych 2 tygodni. Chciałbym, żebyście ją poznali. Uważam, że jest bardzo wartościową osobą. Okej, tajemnicza, wartościowa osoba. Podoba mi się to. Zaraz poznacie. Okej. Wendy, dojeżdżasz? Płacisz. 33 zł. Płacę kartą. Odpisz sobie od swoich pieniążków. No i co? No jest dzwonek. Widzisz, chatka jednorodzinna. Myślisz, no. Dzięki tam nie ma najgorzej. Chociaż okolica i to wszystko jest dosyć... dużo się tutaj domów buduje. Nie ma za dobrej drogi. Nikita nie ma za bardzo sąsiadów. Ma cicho i spokój. Obrzeża Warszawy, więc... Dzwonisz dzwonkiem. No, ktoś właśnie dzwoni. Właśnie w porę. O, wilku mowa. Wychodzę. Wychodzę, żeby ją... Wychodzisz do niej bezpośrednio przed posesją. Tak. Widzicie się. Czy przypominacie, że ostatniej nocy przyczyniliście się do tego, żeby zabić ludzką istotę. Jak się trzymasz, Wendy? Nie za dobrze. Naprawdę nie za dobrze. I wiesz, co się okazuje? Że prawdopodobnie bliska mi osoba też może być w to wplątana. Uhuhu! Wendy tak z bardzo, bardzo ironicznym, bardzo taką dużą ironią w głosie podnosi ręce i zaczyna się cieszyć. Wendy, jeśli... Fantastycznie, prawda? Ja pierdolę, Wendy. Jest to najbliższa mi osoba, Nikito. O której do tej pory nie miałeś nawet pojęcia, że istnieje. Ale wiesz co, przeszliśmy tyle, że... Fuck this! To mój brat! Mój brat! Może być... Widzisz, dlatego chciałam skasować tą całą pannę. Wendy, tą całą Lucję. Jeśli... czymkolwiek mogę ci pomóc... kwestii właśnie wyplątania go z tej sytuacji, wal do mnie śmiało. Byłabym wdzięczna. Sam nie chciałbym nikogo wplątać. Tak więc rozumiem. Rozumiem. Słuchaj, w środku są moi współpracownicy. Moi właściwie przyjaciele. Jedna nowa osoba. Przedstawiłem cię im jako interesującą osobę, którą poznałem w czasie tych 2 tygodni. Właśnie. Musisz być dla mnie przykrywką. Powiedziałam mojemu bratu, że dla ciebie zaczęłam pracę. To idealnie, może naprawdę zaczniesz. Nie interesują mnie tematy, w które się angażujesz. W każdym razie, gdyby jakimś cudem cię pytał, to powiedz, tak jestem z tobą, tak pracuję dla ciebie. Jasne, jeśli mogę, tyle mogę dla ciebie zrobić, oczywiście. Byłabym wdzięczna. Wejdź na chwilę, bo ja muszę jeszcze ogarnąć na chwilę dosłownie rzeczy, które ominąłem przez te tygodnie. Jasne. Ambroży się wychyla. Dzień dobry! Już idziemy. Dzień dobry. No, witam. Ambroży jestem. Wendy.
Tak. Jestem Wendy. Podaję tak rękę. Miło jakby... mi poznać. Jak? Tak jakby... Jakbym była kimś ważnym, jakbym chciała, żebym mnie pocałował w rękę. A nachyla się i całuje. Och, cóż za maniery. Cóż za niespotykane w tych czasach. No cóż. Ale Wendy, my tu wszyscy luźni jesteśmy, więc mówimy po prostu się po imieniu. Ja jestem Ambroży, to jest Zofia i to jest Wiktoria. Wszystkie skłaniają się do kutowie leciutko. Cześć. Dobrze. Dzień dobry pani. Witam wszystkich. Wendy, rozgość się, a ja tutaj muszę tylko omówić jeszcze tych parę spraw i od razu jedziemy po tym. Okej. Mam w zasadzie jedną notatkę, która była do mnie, ale do ciebie też będzie. Okej. Okay. I daję mu list Sandy Vagiusa. Na razie chciałbym go złożyć i włożyć do kieszeni, że jeszcze go nie sprawdzę. Okej. Okay. Wendy, może słynnej kawy z ekspresu? Nie, dziękuję. Piłam przed chwilą. No cóż, nic nie można zaproponować. Siadaj, siadaj. Sukasa mikasa, jak to mawiam. Wendy siada dosyć zmieszana tym towarzystwem. Prawdopodobnie proponuje jej siedzenie na niedalekiej sofie, kanapie. Tam też na sofie usiądę. No teraz opowiadajcie, jakie, co najważniejsze, jakieś rzeczy. No jak mówię, ten wywiad w TVN-ie, no i na razie tyle, bo póki nie będziesz mieć żadnych debat publicznych i póki nie ruszymy z tym, no to nie mamy co za bardzo uderzać. Możemy w czystej teorii zacząć się kręcić coś koło nowej lewicy, ale to nie wiem, jak ty to uważasz. Ja uważam, że to będzie dziwne. Także tak, no dużo nie mogliśmy robić bez naszego szefa. Tak. Niki, to będziesz mieć wywiad w TVN-ie? A tak, właśnie się dowiedziałem. Jeśli to posłuży dla dobra, to z chęcią pójdę. No to jak mówię, za tydzień w TVN-ie. Tak, co do tej lewicy, to jeszcze nie wykonujcie żadnego kroku. Sprawdzimy jeszcze... Okay. Sprawdzimy jeszcze sytuację, jaka jest dokładnie z nastrojami i wtedy, jeśli coś, to uderzymy. Nie ma sprawy. Dobra. Wy teraz gdzieś idziecie, czy coś? Tak, właściwie wybieramy się do wydawnictwa pogadać jeszcze z Piotrem. Ekstra. Ogólnie nie mam dobrych newsów. Prawdopodobnie... Piotr nie będzie mieć już tam pracy, więc lekko stracimy naszą wtyczkę, ale zobaczymy. Rzeczywiście szkoda. Zobaczyć, czy coś uda się zrobić. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, to wyślijcie mi na maila jakieś takie podsumowanie rozmów z TVN-em. Chciałbym to przejrzeć po prostu, korespondencji między nimi, jaką mieliście. Okej, jasne. Dobra. To ja z Wendy będziemy lecieć na to właśnie misję, którą załatwiamy. Misję, tak, w cudzysłowie robię. Mam nadzieję, że to nie misja niemożliwa. Powodzenia, ale to musimy się łapać częściej, stary, bo tyle, ile cię nie było, to naprawdę przesada. Będę teraz wracał. Nie możesz wracał. Tak znikać, bo tracimy morale. Będę wracał teraz już. Bo wiesz co, bo my się już w pewnym momencie zaczęliśmy spotykać, żeby wrzutki pograć, więc... Wracam. Będę wracał teraz już częściej do domu. Będę wracał już do domu. Okej, nigdzie nam nie uciekł. Dobra. Miło było bardzo panią poznać. Mi również. To my lecimy. Wychodzą. Żegnają się jeszcze. Panie skinają głową w stronę Wendy. Wendy odmachuje.
Zofia jeszcze cię przytula na pożegnanie, w sensie oczywiście Nikita, tak. Nie Wendy. I wychodzą, idą do czarnego jeepa Ambrożego. Furtka się otwiera, wyjeżdżają. Brama się otwiera, wyjeżdżają. Zostaliście we dwójkę. Potrzebujesz coś z domu, czy możemy jechać? Masz może jakąś torbę, albo cokolwiek, co mógłbyś mi użyczyć? Jasne. Idę na górę i wyjmuję jakoś. Jeszcze jedna rzecz. Nikita. Tak, tak, tak. Masz moją tą klameczkę? Mam. Okay. Przynieści? Myślisz, że będzie potrzebna? Czy noże wystarczą? To twoja, więc może powinienem ci ją wreszcie oddać. To na pewno. Dobra. I biorę torbę. Taką pływacką, jakąś została kiedyś, kiedy miałem ochotę na pływanie. I w międzyczasie otwieram ten list, który dostałem od Wendy i go czytam. No to tak jak opowiadałem Wendy. Patrzę na torbę, którą niesie Nikita. Miałam na myśli bardziej taką na ramię, taką jak studenci mają. Ale to też się nada. Mam plecak. Nie ma problemu. Możesz mi dać plecak. Idę na górę i przynoszę jakiś plecak. Nic jakiś specjalny, tylko taki normalny, sportowy plecak. Znaczy, wiesz co, no... Tak patrzę na tą plecak, na ten plecak, patrzę na torbę. Gdzie masz swoje uzbrojenie? Moje uzbrojenie było przyczepione do pasa mojego starego ubrania, więc nie mam go przy sobie. Idę na górę i szybko przynoszę swoje ciletto. Myślisz sobie, och, Fabio. No, przypominam sobie o Fabio, no. Wywarł na mnie jednak dobre wrażenie. Ja patrzę dalej, czy mam swoje. Masz. Okej, okay, no to jak sądzisz, Nikito? Brać ten pistolet? To znaczy ni. Zapominam cały czas, że nie masz kity. Ejśko, myślę, że go powinnaś wziąć. Ale schowajmy go do plecaka. Ta okay. Walizka trochę się rzuca w oczy. Okej, okay, masz rację. Weź ten plecak, bo bardziej pasuje do twojego stroju. W razie czego osłaniam cię. Zdaje się na ciebie. Pojedziemy moim samochodem. Masz samochód? Mam. Wow, w końcu nie musimy jeździć taksówką. Straciłam tyle pieniędzy na taksówce przez ostatnie 2 tygodnie, że to jakiś żart. Chociaż nie wiem, czy... ci się spodoba. Jest dosyć stary. Nie ma znaczenia. Darmowy. W każdym razie, drogi Nikito, odzywał się Gabriel może do ciebie? Nie. Nie odzywał. Tak. Dziwnie było spędzić całą noc bez was. Będę oszukiwać. Poczułam się z jednej strony, jakbym wróciła do życia, a z drugiej strony wręcz przeciwnie. Jakbym była duchem. Zawieszonym gdzieś po środku życia i śmierci. No, ale zanim zacznie się robić depresyjnie, zbierajmy się.
No to prowadzę Wendy do... Zamykam drzwi od wewnątrz. Wchodzę do garażu. I tam widzisz taki mały, mały czerwony samochód. Jakiej firmy jest twój samochód? Skoda? Mhm. No Skoda, dobrze. O, jaki uroczy. Wyrwałem go naprawdę tanio. Traciłbym, gdybym go nie kupił wtedy. No dobrze. Otwieram bramę pilotem. Idziemy. Zamykam garaż też. Siadam z przodu. Okej. Wiesz, Nikito, dzięki, że zaoferowałeś mi pomoc z moim członkiem rodziny. Natomiast to mój problem i muszę zająć się tym sama. Akurat tym razem. Rozumiem, ale powtarzam, jeśli uznasz, że w czymś jednak potrzebujesz pomocy... Tak, w zabójstwie. Ale no dobra, może nie zabójstwie. Prawda jest taka, że raczej nie będę w stanie nikogo zabić. Zresztą mieliśmy tego dowód ostatnio na plaży, prawda? Moim zdaniem to twoja zaleta. Przez chwilę, jak i ty, i Gabriel się wahaliście wtedy, chciałam to zrobić. Naprawdę, naprawdę chciałam. Naprawdę pomyślałam, że odbiorę komuś życie. Jakby... Naprawdę miałam to zrobić. Wendy opiera swoją głowę o szybę samochodu. Patrzy na drogę. Ja bym nie chciał, żebyś tego zrobiła. I cieszę się, że... W końcu skończyło się u ciebie tylko na myśleniu. Gdybyście zwlekali 3 sekundy dłużej, zrobiłabym to. I to mnie w tym przeraża. Nikito, jeszcze spytam. Kierujesz się zdecydowanie po ten klub, prawda? Tak, tak, tak. Trochę biorę zagadkę. Nikita bywał czasem w jakichś klubach? Zdarzało się, ale rzadko, bardzo rzadko. Się mówię, na palcach jednej ręki policzyć, ile razy był. Mhm. Jest to w twoim GPS-ie... Taki masz doczepiany, taki trochę tani ten GPS. No. Ale jest to jest, tak? Jest to na ulicy 11 listopada. Widzisz numer 22. Widzisz, że takie, no takie blokowiska tam są raczej? No ale wydaje się całkiem fajnie. Nie jest zbyt pięknie, ale goście, muzyka chyba robi atmosferę tego miejsca. Ile mi ten GPS pokazujesz? Ile tam kilometrów? Tak około bardzo. Pokazuje ci, że będziesz tam za 19 minut, bo to jest okay. Po twojej stronie Wisły, czyli po prawej. To właśnie chciałem wiedzieć. Włączę ogrzewanie w tym samochodzie. Zaczynam po prostu z wentylatorów dmuchać ciepłe powietrze.
A tobie jak minął powrót do rzeczywistości? Poznałem nową osobę zatrudnioną. Po raz pierwszy spałem na strychu. Ale jak było? Ta przejmująca cisza mnie dobijała. Sprawiała, że myślałem ciągle i ciągle w kółko i w kółko o tym, co zrobiłem na tej plaży. Głowa tak mi pękała, że zacząłem gwizdać. Dawno tego nie robiłem, nie byłem pewien, czy cały czas to potrafię. Wiesz, szanuję, że to zrobiłeś. Że wziąłeś to na siebie. Jakby wiem, że to było ciężkie. Sama myśl, że mogłabym to zrobić, jest ciężka, więc domyślam się, jak sam czyn musi być trudny. I szanuję, że miałeś jaja, no co ci mogę więcej powiedzieć, Nikito. To był rozkaz. I tak Camarilla nam kiedyś mówiła, wampiry potrzebują armii. Pionków, którymi się staliśmy, którymi poruszają ręce. A pionki nie mają za dużo do powiedzenia, chociaż uważam, że są istotne, bo bez pionków nie byłoby całej rozgrywki. Ale wiesz, jakby wystawić armię pionków przeciwko armii hetmanów, to hetmani by wygrali. Ale wiem, co chcesz powiedzieć. I naprawdę dziękuję. Jest mi jakby... Czy to źle, że ten ciężar troszkę mi zależał, jak nie. Dowiedziałem się, że... Nie, nie uważam, żeby to było coś złego. Jakby... Podziwiam cię za twoją odwagę w pewnym sensie. Bo to wymagało dużej odwagi. Jesteście już blisko. Bardzo blisko. Rozglądam, już zaczynam rozglądać za miejscami do zaparkowania. Mhm. Nie ma zbyt wielu samochodów koło klubu. W końcu mamy środę, prawda? Tak, jak mi się wydaje. Chyba tak. Okej. Jeżeli chodzi o otoczenie, jest tutaj całkiem sporo plakatów pozrywanych po koncertach, a okolica nie wygląda za ładnie, naprawdę nie wygląda. Stare kamienice rozpadające się w okolicy, parę starszych bloków z lat 80. Plac, który jest tak naprawdę, można by powiedzieć, wypełniony krzywo ułożoną kostką starszą, ale jest jakiś taki vibe takiego czegoś może lekko industrialnego. Dużo graffiti jest w okolicy na różnych ścianach, nawet całkiem ładnych.
nad tym całym miejscem, jak idą linie energetyczne, dosyć nisko, zawieszone są lampki, które dodają taki klimat w sumie temu miejscu. Znajdujesz niedaleko naprawdę miejsce do zaparkowania. Super. I widzisz, że trochę ludzi się kręci, trochę jest na piwie. Zatrzymujesz się i słychać muzykę dobiegającą z okolic klubu. Moje kluczyki ze stacyjki. Jestem pewien, że samochód tak mruknął, jak zakończył jazdę. Do kieszeni wychodzę. Również wychodzę. Dobra, teraz nam zostało tylko znaleźć tego jegomościa. Podobno osoba, której szukamy, jest... No, jak zobaczymy, to wydaje mi się, że będzie... Nikita. Ktoś w tłumie wydaje się być podobny. Znaczy tłumie. Przed samymi... Jest tutaj, są trzy kluby naprzeciwko siebie, które mają otwarte drzwi. Wiadomo, jest lato, więc piją ludzie raczej na zewnątrz. Robią różne graffiti. Jest dosyć tak hipstersko po części, można powiedzieć. Jedna osoba ci kogoś przypomina, więc ustalmy, kto to jest. Poproszę na inteligencję oraz spostrzegawczość. Jasne. O, to będą 4 sukcesy. Całkiem. Widzisz jednego gościa, który ci przypomina tamtego cygana, który próbował podwędzić twój portfel w autobusie. No jest no on. Zapamiętałem go sobie. Sprawdzam, czy wszystkie rzeczy mam włożone do 2 kieszeni spodni. Będę je pilnował przez na pewno w tym czasie. Ma bardzo długie włosy, aż sięgające do pasa. Brązowe. Lekko pomalowane oczy, albo po prostu taki ma oczy. Niektórzy tak wyglądają. Jest, no wiadomo, ciemniejszy. Ma na sobie skórzaną kamizelkę i do tego koszulę, skórzane spodnie. Po boku sznurowane, do tego kowbojki schowane pod spodnie. Rozmawia z jednym gościem. Gość ma na sobie bordową bluzę z długim naprawdę kapturem, białą koszulę i ma na sobie jakiś naszyjnik z trójkątem. Wendy, czarne spodnie, zwyczajne Nike. Wendy, jestem pewien, że to jest ten cygan z pociągu, autobusu. Cygan. Coś chcesz z nim zrobić? Nie, tylko rzucił mi się jako pierwszy w oczy. Mam go zajść od tyłu? I aresztować? Mogę to zrobić, ale... mogę spróbować, no. Jeżeli chcesz. Zastanawiam się, czy Sedivagus mógł mówić o nim. Przecież to jest pierwsza osoba, która mi się rzuciła w oczy. Podobno miał być głośny. Też prawda. Niż reszta. O Boże, czemu on nie mógł wysłać jakiegoś zdjęcia albo czegokolwiek? Byłoby prościej. Możemy zacząć od niego. Dobra. Co nam szkodzi? Idziemy prosto do niego. I wtedy mu powiedziałem, że mam dosyć bycia po lewej stronie. Tak? Siema, pamiętasz mnie? My się znamy? To nie mówił ten, którego spotkałeś w autobusie, tylko ten drugi. Mówię do tego... Miki, ja chyba muszę spadać. Nie, spoko, nie żywię urazy. Chcę pogadać tylko.
Nie, nie, nie. Ja po prostu zapomniałem wyłączyć gotującego się sabacistę w mojej kuchni. Nie no, please, ja, zostań. Ja nie podeszłam z Nikitą. Wolę to dodać. Więc stojąc gdzieś tak z boku, odwracam się bardziej plecami i krzyczę: Mikołaj! Mikołaj! I udaję, że się rozglądam. Ona jest z tobą? Jest ze mną, tak. Okej. Kurwa. Co was tu sprowadza? Mikołaj! Macha delikatnie. Nie wie, o co chodzi. O, Mikołaj! I idę w jego stronę. Hej. Czemu... Czym sobie zasłużyłem na to odwiedziny? Mikołaj won jakiś tam? Ja. Hi. Tak więc... Nikito? Przedstawię się może. Nikita Tarkowski. Tutaj... Przyszliśmy... Mani, dlaczego właściwie przyszliśmy? Zostaliśmy poproszeni, aby... dowiedzieć się o twoich zamiarach odnośnie... Ministry. Mówię to tak bardzo cicho pod nosem, ledwo zrozumiale. Czego? Ministry. A co was to obchodzi? A co, stary was przysłał? Może. Nie, możliwe. A jak tak, to, to co? To chuj mu w dupę. Nie, no dawaj. Porozmawiajmy jak... On jest młody ogólnie. On wygląda na 19 lat, a ten... wielką tajemnicą to nie jest. Ten Ravnos... Oczywiście nie znacie jeszcze Ravnosów, no ale... wygląda na, no, 25-7. Porozmawiajmy jak równy z równym. Wydajesz się być w porządku. Stary prawdopodobnie się o ciebie martwi. Więc chcemy się dowiedzieć. Po prostu tyle. O twoich zamiarach. I tyle. Słuchaj, wiesz jak to działa. Zaciągnęliśmy dług, musimy go spłacić. A, oczywiście. Moje zamiary możecie przesłać staremu, że waham się pomiędzy położeniem się na plaży, jak będzie wschodziło słońce, a pomiędzy tym, żeby z anarchami skopać mu dupa. Okej, okay, przekażę na pewno. Natomiast... Przechadza się do wewnątrz klubu razem ze swoim kolegą, ale on mu pokazuje, żeby poczekał. Chodzi do klubu, siada na kanapie, zakłada nogę na nogę, rozkłada się tak rękami, żeby poczuć poduszki skórzanej kanapy. Środek jest bardzo industrialny, betonowe kolumny, bar bardzo mały, sporo miejsca do potańczenia, duże głośniki, jest głośno tutaj, szczególnie wewnątrz. Słuchaj, wysłał nas, nie jestem pewna dlaczego, bo... Wiesz, za często znaczy, mówi. Po prostu mamy dług i chcemy go spłacić. Okej, chyba wiem czemu was wysłał, bo jesteście młodzi i nie jesteście... W ogóle nie znam was. Wendy. Podaję mu rękę. Miki. Nikita. Jak już mówiłem. Mikołaj. Chyba domyślam się czemu was wysłał, bo jesteście młodzi i nie widziałem waszych twarzy jeszcze. Też jesteś młody, znaczy wyglądasz młodo. To dosyć smutne. No, nie prosiłem się. Żadne z nas się nie prosiło, ale to chyba wiemy. Masz do niego żal o to, że zrobił to, co zrobił? Każdej nocy. Powiedział ci chociaż czemu? Nie. Ale... To może warto z nim pogadać. Hej, ja nawet nie byłam w stanie poznać swojego stwórcy. Nie wiem, zachowuje się jakoś dziwacznie, nadopiekuńczo. Uczymy się cały czas magii krwi.
O tym nie słyszałem. Okej, okay, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy czaicie to już, ale istnieją te różne dyscypliny w zależności od klanu. I ze względu na twoje pochodzenie jesteś w stanie rozwinąć pewne rzeczy bardziej, pewne rzeczy mniej. U mnie jest dużo jakichś rytuałów z krwią i tego wszystkiego. Już trochę umiem i rozumiem, ale kurwa nie chcę się tego uczyć. Co to ma być? Jakby... Byłem studentem. I... Teraz mogę być studentem nocą tylko. Pieprzyć słońce, ale... Kurwa... Słuchaj, rozumiem, o co ci chodzi, tak? Ja też byłam studentką na Uniwersytecie Warszawskim. Miałam świetne oceny i miałam świetlaną przyszłość. Musiałam porzucić swoje życie, bo jakaś pizda twierdziła, że mi to zrobi, tak? I też mi się to nie podoba, ale uwierz, gdybym miała szansę porozmawiać z moim stwórcą, zrobiłabym to. Gdybym miała szansę, nie wiem, nauki od mojego stwórcy, nie wiem, może po jakimś czasie bym się na to zdecydowała, bo hej, lepiej mieć kogoś, kto nad tobą czuwa, niż nie mieć nikogo i być wysyłanym w tą i we w tą na śmierć. Lub być zmuszanym, żeby kogoś zabić. Nie wiem, on się zachowuje cały czas, jakbyśmy byli jakąś pieprzoną rodziną, a jego cię nawet nie znam. W teorii jesteście połączeni krwią. Nie, on... nie zachowuje się tak wobec tego swojego szefa? Nie wiem, co to jest. Kiedy zostałeś przemieniony? Tak, pół roku temu. Cały czas tak się do ciebie zachowuje? Powinieneś pogadać z nim i zrozumieć. Hej, hej, hej. Poczekajcie chwilę. A wy dla kogoś pracujecie? Nie do końca. Jeszcze nie. To znaczy? Nie wybraliśmy strony rzeki. Rzeki. Ciekawa alegoria. Goddammit, ale powiem szczerze, posiadanie mocy brzmi okej, ale to, że musimy, wiecie, nikogo jakby w otoczeniu nie ma, jedynie krzątający się barman, reszta jest na zewnątrz, pije piwo i głośno gada, więc macie trochę prywatności. Nie wiem, moja siostra... Siadam koło niego na tej sofie. Moja siostra jest... kolona obecnie. Twoja siostra też jest? No, nie powiedział. No... Ja pierdolę. Kompletnie jej się wszystko w głowie poprzestawiało, odkąd to się wydarzyło. Ja to już, ale to, że moja siostra została zmieniona i charakter się zmienił, by... Wszystko było z nią okej, okay, do czasu, kiedy się nie przemieniła. Wtedy stała się jakaś taka, nie wiem, dominacyjna. Zaczęła chcieć wiedzieć rzeczy zakazane i nie wiem, kompletnie jej odbiło, okej? Okay? Twoja siostra zadaje się cały czas z Cindy Vagiusem? No, szkoli ją. Ola, Aleksandra. Tak, tak, Aleksandra. Podobno nie ma dużo premier w Warszawie. Ciekawe. Nie wiem, jestem na etapie, że z krwi mogę ci wywróżyć, jaki jest twój ulubiony kolor, więc takie mam magiczne zdolności. Jakbyście chcieli. Pokaz magika za darmo. To dawaj. Ale mniej o mnie, więcej o was. Co was tu sprowadza zatem? No słuchaj, no... Jak już wiesz, Cindy Vagius nas przysłał. Okej, okay, pewnie chcę, żebym wrócił i się dalej uczył. Mniej więcej tak, zgadza się. Mieliśmy się dowiedzieć mniej więcej również o twoich zamiarach. A jeżeli chodzi o nas samych, to pytaj. Nie wiem, co porabiacie ostatnio? Nie jestem najlepszy w takie gadanki. Wydaje mi się, że jest nam ciężej niż tobie. Mówisz. Tak. No... Jestem na etapie porzucania swojego życia i na etapie porzucania bliskich. No, wiesz, o tobie nie było przynajmniej, że zginęłaś w wypadku samochodowym.
i że twoje spotkanie z dziewczyną nie wyglądało na zasadzie, że miałeś ochotę po prostu ją wypić. To jest najgorsze. Chciałam wypić z własnego brata. Nie mów mi. Okej. Widzę, że jesteście bardziej zbici z tropu niż większość. Cóż, jestem wampirem pokrewnionym. Dopiero 2 tygodnie. Nie jest mi łatwo. Dwa tygodnie to cholernie krótko. Ale co oni mają powiedzieć, jak tamci mają po... nie wiem, 500 lat? A. Ile byście dawali sędziwujowi? Ogólnie to jest śmieszne. Sędziwuj. Czytaliście kiedykolwiek o nim? A, podobno wymyślił tlen. No właśnie wymyślił. Jest profesorem mojego brata. No. Mój brat jest zafascynowany tym, jaką ma pasję. Czekaj. Leon Olsen? Leonard Olsen, o cholera. Znam twojego brata. O kurwa. Skąd znasz mojego... Z nim byłem na kierunku. To nie jest niespodziewany zwrot wydarzeń. To jest... Myślisz, że mógłby mieć Sandy Vagus podobne zamiary do mojego brata? Tak jakbym miał pojęcie. Cholera go wie. Ale nie, nie masz jakiejś więzi krwi, jakichś pojęczych zmysłów, czegokolwiek? To ważne! Pojęcze zmysły mówią mi, że... Nie wiem, z jednej strony nie jest w żaden sposób do mnie agresywny i mnie nie zmusza, ale trzyma mnie jakoś tak pod kluczem. Chcę, żebym się uczył, żebym się rozwijał, żebym był lepszy. Pierdolę! Fajnie brzmi zagranie magiem krwi, jakbym grał w jakieś, nie wiem, RPG, ale to jest prawdziwe życie? Kurwa, ja nie chcę kolejnych osób. Jest za głośno. Jest za głośno w tym klubie. Mówi o tym za głośno. Przecież trochę. Więc, nie wiem, no, z kolejnych osób... Miki, emocje. Nie wiem. Jakby wszystko się teraz kręci wokół tego... Miki! Emocje! Proszę cię! Okej. Wszystko się teraz kręci wokół krwi, jakiś analiz tego... Dziwnie. Wiem. Idzie od tego oszaleć, nie? Oszaleć. Każdego dnia zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie położyłem się na jakimś dachu, jak w piekarniku by mnie zostawili. Wierz mi, że ja też, ale przynajmniej hej, jesteś magiem krwi, a nie wariatem. No. Ej, nie rozróżniam tych wszystkich waszych klanów, więc możecie mi więcej powiedzieć. Jak na razie głównie spotkałem się z Syreną i z nią porozmawiałem. Fajna dziewczyna. Gadałeś z głową Camarilli? To jest głową Camarilli. Aha, nie będę ci spoilerować. To jest miłe zaskoczenie. Ej, to teraz masz moją ciekawość. Ale mniejsza z tym, gadałem z Syreną. Syrena powiedziała, że mogę tu zostać, ile chcę. Tylko boję się, że sprowadzę coś na tych resztę tych wampirów. Myślę, że Sandy tak łatwo nie odpuści. A jak wyglądała ta rozmowa? W sensie... Z kim? Jakby, no z Syreną, że po prostu podszedłeś i się zgodziła, czy... Jest taki spoko ziomek. Nazywa się Vitali. I... Też go znamy. W ogóle słyszałeś co u niego? Zniknął nam ostatnio. Czekaj, daj mi skończyć. Vitali właściwie... Jeździłem taksówką, bo... Ogólnie rzecz biorąc, ja mieszkam tu niedaleko i
jakoś to wyszło, że szczaiłem się, że coś jest z nim nie tak. Wiecie, że on jest... Tinblodem, cienkokrwistym. Nie, on nie jest Tinblodem. On jest Kaitifem. O, nie wiedzieliśmy. Nie mam pojęcia, co to Kaitif. Kaitif to jest taki bezklan? Ciężko to powiedzieć, to znaczy, że jakby więzy są jakoś daleko, ta krew... Cholera, jeszcze tego nie czaję, ale coś się podowiadam, ile mogę. Nie wiem, w ogóle... Miki, i właśnie o to chodzi. Czaisz niewiele więcej niż my. Potrzebujesz kogoś, kto cię poprowadzi chociaż przez chwilę za rączkę, bo inaczej możesz sprowadzić, nie wiem, coś złego na siebie albo na kogoś, kto jest ci bliski. Zwłaszcza, że Sandy Vagus cię zna i zna też twoją siostrę najwyraźniej. To jest w sumie śmieszne, że mówicie cały czas jego pseudonim, bo to po prostu jest z łaciny. Sandy Vagus to jest po prostu po łacinie, sędziwuj. Wygodniej mi jest Sandy Vagus, nie wiem czemu, mogę go nazywać nawet profesorem sędzią, albo profesorem, nie wiem, whatever. Słuchaj, ale bardzo mnie interesuje, jak wyglądała ta rozmowa z Syreną do końca? To ten proces zostania po tej stronie rzeki. Witali ze mną rozmawiał i powiedział mi, że, bo byłem naprawdę stary, chciałem się wrzucić do jakiegoś pieca hutniczego. Ale nie mogłem. Nie mogłem. Nie miałem kompletnie jaj na to. Więc powiedział. Jakoś to tak wyszło, wiesz. Aż nawet nie pamiętam z czego poszczególe, ale wyszło na to, że jest taka osoba. On mi mówi, że jest Syrena. Ja mówię, jasne. Powiedziałem, to zawieź mnie do Syreny. Przekonajmy się, jakie jest moje przeznaczenie. Jakie mi los rozdał karty. Porozmawiałem z nią. Powiedziała, że mogę zostać po tej stronie ile chcę i żebym żył w spokoju tutaj i w harmonii z resztą. Zatrzymałem się, jest okej, okay. Zdarza się mordobicie, szczególnie ci Brudża. Oni... Ja jestem Brudża też. Oh, mam nadzieję, że nie masz żądzy walenia się po mordach jak tu po niektórzy, bo... Jeżeli dobrze rozumiem... to oni sami w sobie łamią maskaradę, jak oni stwierdzają, że idą się bić i dołączają tych wszystkich ustawek, kiboli i innych, bo że oni są naprawdę surnięci. Ja pierdolę. No ale też jest parę fajnych klanów w okolicy. Jakby parę osób jest naprawdę inspirujących i ciekawych. Szczególnie spotkałem Żółtego Smoka. On jest streamer. Strasznie spoko gość, chociaż... Nie, spoko jest. Żółtego Smoka? Co masz na myśli? A taką ksywę ma dla siebie. A, w ten sposób. Fajno. Podoba mi się. Nikita, my też potrzebujemy jakiś ksyw. No ja już mam, jestem bez kity. Nie. Gość zajmuje się... rozprowadzaniem właściwie wietnamskich ubrań na Polskę. Długo ma tą historię, ale gość radzi sobie biznesowo fantastycznie. No, ale mniejsza o tym. No i co? I zostałem, no, Nikito. Jestem tu, jest w miarę okej, okay, jest jakby... Jest wolność. Troszeczkę jest straszniej, bo... Cały czas się jakieś rzeczy dzieją. Ostatnio słyszałem coś, tak ciszej troszeczkę mówi, słyszałem coś o jakichś kultach, sabatów, że jakieś religie do tego mieszają i po prostu ściągają ludzi, a potem zamieniają ich w te... Ha, ta nazwa jest dziwna, jest jakaś karykatura. Oni nazywają ich szlachtą. To są takie istoty... jakby złączone z mięśni, kości. To nie są ludzie w ogóle już. To nie są też wampiry. Widziałem badania czegoś takiego i makabryczne. Brzmi to naprawdę beznadziejnie. No pewnie, że brzmi beznadziejnie. Ja pierdolę.
wyobraź sobie, że na przykład biorą, nie wiem, wyobraź sobie, że twoja babcia chce pójść do jakiś kościół Chrystusa czy czegoś innego. Babunia? Idzie do czegoś takiego, spotykają się jakieś tam modlitwy, to wszystko, otumaniają ich, dają im jakieś narkotyki, a potem ich kroją na żywca i łączą z innymi dzięki magii krwi. Innej niż moja, absolutnie, ale robią takie rzeczy. I tak oto kasują ludzi. Nikita... Chyba... O. Cóż, to było pomocne, co nam teraz powiedziałeś. Okej, ale mam nadzieję, że nie jesteście takimi bezdusznymi chujkami jak cała reszta. Czy my się na takich wyglądamy? Niki, tak jak ci mówiłam, rozumiem, przez co teraz przechodzisz. Jestem w tym samym położeniu. Okay. Jak mogę być bezdusznym chujkiem? Okay. Ranisz moje uczucia. Niezwykłem do zawierania relacji szybko i potrzebuję swojego czasu. Dobra, będziemy się chyba zbierać. Co nie, Wendy? Ej, już? Ja bym jeszcze została. No dobra, co robimy? Zagrajmy w pytania. Okej. Okay. Poznałeś Aureliusza? Klucza? Tak. Znaczy, wiem, który, ale nie rozmawiałem z nim. Jak myślisz, ile ma lat? Bo ja wiem, 40, 50, ale pewnie znając życie, bo ja wiem, że on coś z tymi klubami ma, to pewnie więcej. Bo przecież kupić tyle klubów, ile on ma klubów? Nawet nie wiem, ale jakoś strasznie dużo. Powiedz mi, jak to się stało, że i ty, i twoja siostra jesteście... No wiesz... Pokrewnie. Nie wiem, obudziliśmy się tacy w którymś momencie, jakby nic nie pamiętam z tamtego okresu. Czy ktoś jeszcze z klasy twojej i mojego brata się zamienił? Nie, ale wiem, że jest troszeczkę tych słabokrwistych na uniwersytecie. Przydałoby się tam wybrać zatem. Wiem, że niektórzy się ukrywają, nie ciężko ich wyśledzić, jakby... Spójrzcie na was. Kiedy ostatnio mrugnęliście? W momencie od razu mrugam. No właśnie. No tak. Ciężko się przyzwyczaić. Tak jak mówię, 2 tygodnie stażu. Jakby trzeba pamiętać o takich rzeczach. Na ogół nikt nie stwierdzi, że to tak strasznie dziwne mi się wydaje, że po prostu stwierdzą, że jesteście na jakimś koksie albo czymś. Jakimś speedzie. Ale to też nie jest tak popularne. Nie wiem, kurwa, po prostu... Nie wiem, co mnie powstrzymuje przed usmażeniem się. Nie, twoja siostra by została sama. Czemu wy się nie usmażyliście? Spytam was. Zadaję sobie to pytanie każdego dnia, uwierz mi. I mimo tego, kim się stałam, nie mogłabym zrobić tego chociażby mojemu bratu, bo wiem, że pewnie też by skoczył z dachu albo coś gorszego. Zresztą moi rodzice też by się przejęli. Nie chcę trochę im tego robić, po prostu, mimo że cierpię. Ale kontaktujesz się z nimi? Bo nie, mną... od 2 tygodni nie miałam kontaktu z moimi rodzicami, ale z moim bratem widziałam się dzisiaj. No widzisz, ja nie mam rodziców. Ale masz siostrę. Tylko. Ale znasz to, nie wiem, tą więź. Jak to brat z siostrą? No, jesteśmy, sobie pomagaliśmy w miarę, ale no wiele nas nie łączy. Mieliśmy trochę inne zainteresowania i jakoś skończyliśmy na tym samym kierunku, nie wiem jak, ale nie wiem, no... No to widzisz, mi mój brat jest trochę bliższy. W każdym razie,
Nie wiem, i tak uważam, że nie mógłby się i tak zrobić. Myślisz, że ona tak bardzo się mną przejmuje? Ona od początku tego wszystkiego chce być jakąś taką trochę prymuską w oczach Michała? Kogo? Sędziwoja. Michał. Torbę sikał. Zaskoczenie. To było śmieszne. Nie wiem, każda rozmowa z nim jest jak rozmowa po prostu z magiem wysokiego ognia. Wiem. O, moje dzieci, zebraliśmy się tu, by przywrócić wspomnienia tym spokrewnionym. Wsadźcie, co chcecie. Dla ciebie jest przynajmniej milszy. No, to prawda. Wiesz, jak nas traktuje? Zastaliście mnie w moim domu, wy chujki. Wypad. Dokładnie. Ale to ogólnie rzecz biorąc, oni mają relacje w tym klanie, w moim klanie. Takie bardzo zamknięte. Jakby niezależna jest organizacja, a to, że klan jest, bardzo jakoś to kultywują. Więc czemu interesujecie ministry? Bo są okej. Okay. Jakby można pomóc śmiertelnikom. Jakby... Okay. Nie słyszałem. O co z tym chodzi? Jak to pomóc śmiertelnikom? Okej. Okay. Ten klan skupił na sobie to, żeby mieć pewnego rodzaju, nie wiem, sens życia nadawać osobom, które już go nie mają i faktycznie, moim zdaniem, ich nie wykorzystują, tylko przychodzą ludzie, którzy są w naszym otoczeniu i żyją w symbiozie troszeczkę, bo dobrowolnie oddają się, ale też nieraz im pomogli. Nawet ten cały gość zbudował szkołę i dla trudnej młodzieży nawet im pomaga. Nie będę oszukiwać, to brzmi super fajnie. Taki Charles Xavier z X-Menów troszeczkę. Ale taki milszy. Kojarzycie? Nie da się nie kojarzyć. No właśnie, no ten łysy na wózku. Wolałbym nie mówić na razie. Okej? Nie wiem, jacy jesteście. Nie wiem, co zrobicie. Więc... Ale nie wiem, mówię wam, bo gość jest spoko i jest okej, okay, tak? Nie wiem, co jest dobre, co jest złe w tym wszystkim. Niektórzy zachowują się jak przyjaciele, niektórzy się zachowują jakby to, że jestem jakiś tam krwi klanu, miało wyznaczyć już absolutnie wszystko w moim życiu. Jest to tak głupie, to tak jakby... Nie wiem, ktoś poszedł na polonistykę i wyzywasz go i traktujesz go z boku, dlatego że poszedł na polonistykę, to na pewno zostaje nauczycielem polskiego. A ten poszedł na finanse, to on będzie bankierem i jest z wyższych sfer. Nie rozumiem tego. Nie masz pojęcia, jak cię rozumiem. W sensie czuję dokładnie to samo przez ostatnie moje 2 tygodnie. Zostaliśmy wplątani w to nie z naszej woli. Tylko, że zostaliśmy porzuceni przez naszych tatusiów, mamusie. Nie wiadomo. Więc uważam, że masz o tyle łatwiej. Że możesz z nim pogadać o tym, zapytać go o to. Nie musisz przy nim zostawać do końca. Jakby to, że cię czegoś nauczy, nie znaczy, że musisz z nim zostać przez następne 1000 lat.
możesz wyciągnąć, co potrzebujesz i odejść. Ale on się zachowuje tak, jakby miał z nim zostać te 1000 lat. No ale on nie musi decydować o twojej przyszłości. Nie wiem, odkąd wpadłem w to wszystko, ciężko jest się wyrwać. Jedyne co zrobiłem, wziąłem taksówkę, przyjechałem tu bez niczego. Nie mam absolutnie niczego. Jedyne co mam, to laboratorium. Uczę się o krwi ogólnie. Już z takiego kontekstu medycznego. Nie wiem, wydaje mi się, że jak mamy tyle lat, waham się. Ja wiem, że wielu z nas, z naszego gatunku, gestykuluje mocno, widać, co do jego symbolu. Wendy, rzuć proszę na okultyzm. Okultyzm i coś, czy sam okultyzm? Inteligencja. Ouu. 5 sukcesów. Bardzo ładnie. Wiesz, że to jest wikiański symbol ognia. To jest po prostu trójkąt, ale jest bardzo ładnie zrobiony na złotym łańcuchu. Sam symbol też jest. Słyszałaś troszeczkę o wikianach. Wika ogólnie. On kontynuuje. Nie wiem, albo się położę i się spalę, albo dzięki, nie wiem, może tej magii czy czymś wymyślę jakieś rzeczy, żeby, nie wiem, pomóc. Słuchajcie, mamy teraz tyle czasu, tyle lat, może, nie wiem, kurwa, reszta pewnie nie będzie mnie słuchać, ale zrobilibyśmy coś dobrego dla ludzi. Wiem, że wiele osób patrzy na nich jak na bydło, ale nie wiem. Ja tak nie patrzę. Mi też bardzo daleko do takiego stwierdzenia. Słuchaj, słyszałeś o tej całej koketerii, koterii, wampirzej? Nie, koketeria brzmi jak krykiet albo jak kok. Koketeria brzmi jak, nie wiem, jakieś posiedzenie antyczne na herbacie. Chodzi o to, że wampiry często mają swoją koketerię, jak to się tam zwie, przyjaciół wampirów w wolnym tłumaczeniu. Oni się potrafią przyjaźnić? Na chwilę pewnie. W każdym razie masz już kogoś takiego? No, tego gościa, tego ministry. Co oni to spolonizowali i nazywają siebie ministerstwem obrony magicznej, powinni dodać jeszcze, byłoby śmieszniej. I to ciekawe rzeczywiście. Oni działają tylko po stronie właśnie tych, przyciszam głos, anarchistów. Wiesz co, wydaje mi się, że bo oni mają jakąś taką nie najlepszą opinię i historię. Coś tam z Setem. Nic mi to nie mówi. No, mi też nie. Że był jakieś dziecko. Nie wiem. Dobrze, to co mamy przekazać twojemu ojcu? Że nie masz zamiaru wracać? Że oni mieli jakąś historię, już wiem. Że Adam i Ewa, tak hebrajscy, mieli dziecko, które nazywało się Set i to podobno od Seta jest wampiryzm? A nie od Kaina? Nie wiem. Właśnie słyszałem o Kainita. Oni mają tyle nazw, ile jest po prostu tych wszystkich sekt. Będziesz się odzywać do Michała? Nie widzę powodu.
rozwiążę to wszystko na własną rękę. Sam jakoś to poukładam, zacznę myśleć nad tym, kto jest w miarę okej, o ile się da. Za życia i tak ciężko jest wybrać kogoś, kto nadaje się na sojusznika. A co dopiero mówiąc, będąc mityczną istotą. Też prawda. A mówią, że po śmierci jest łatwiej, co? No. A zresztą ja ich nie czaję, nie wiem jak wy, ale dla mnie zdobywanie jakiejś władzy, kontroli nad ludźmi, pieniędzy, jakieś te rzeczy. Podobno istnieje jakiś klan, który ogólnie odpowiada za religię, że się rozprzestrzenia. Wiecie, że katolicy, chrześcijanie, muzułmanie, hinduizm i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, podobno coś tam maczają. Sombrero? Jakoś tak się to nazywało. Nie pamiętam teraz. Pamiętam, że Aureliusz mi o tym mówił. To by wyjaśniało, dlaczego tak trwała jest we wszystkich kulturach religia. No i właśnie podobno tutaj jest motyw. Jeden gość jest podobno za tym całym ryzykiem, tym TV Trwam i tym wszystkim. Jeden z tych gości? Tak, z tego klanu. Ale podobno się ich nie lubi za bardzo w Polsce. Tego klanu. On jest bardziej niemiecki. Jakoś tam więcej osób z Niemiec było czy czegoś. Podobno jakieś tam, wiesz, czasy krzyżaków i innych rzeczy. Nie bardzo wiem. Jest to rzecz, którą tylko spokrewnieni mogliby pamiętać, jeśli chodzi o czasy krzyżaków. No, nawet podobno Zędziwój nie jest tak stary. Wątpię. Hej, w ogóle siedzenie tak jest trochę suche. Kiedyś bym, nie wiem, napił się czegoś, jakiegoś ładnego drinka. Nie wiem, zamówił sobie jakiś, nie wiem, kanapkę z grillowanym serem, a teraz nie mam na to wszystko ochoty. God damn it. Wiecie co? Ach, dla samego niepoznaki. Wstaje, podchodzi. Poprosiłbym cheeseburgera. Płaci. No. Gdzie byliśmy? Myślisz, że mają tu wino? Albo coś? Chyba coś powinni mieć. Myślisz, że wino możemy pić? Może? I tak prawda jest taka, że średnio to coś daje, ale kurwa, nie chcę, żeby moja dieta była tylko i wyłącznie z jednej strony jest przyjemna i słodka, z drugiej strony ta gęstość, ta jest coś w tym takiego. Nie wiem, czuliście to kiedykolwiek? Jeszcze nie. Gęstości tej krwi. Jeszcze nie. Niestety tak. A ty, Nikita, chcesz spróbować? Próbujemy, eksperymentujemy, czy utrzymamy to? Patrzę nosem i pociągam i nie. Nie. Chyba spasuje. Okej. Okay. A Wendy, zatem my chociaż spróbujemy. A podchodzi po tego cheeseburgera. Chyba myślicie, że pachnie dobrze? Cholernie ciężko mi ocenić. Miejmy nadzieję. Bierze gryza. Żuje. Czemu to nie smakuje, że dobrze? Przełyka. Poczekajcie, rzucę sobie. Przepraszam. Zostawię gdzieś. Kucharz się patrzy na niego.
Nie, wyśmienity. Po prostu włos mi wpadł w gardło i próbowałem... Myślicie, że to kupi? Tak. Lepiej go tak po plecach. Tak. Zatkałem się. Jakaś nie ta dziurka. No to tyle. Wendy, dostajesz kieliszek wina. Wącham najpierw. Pachnie całkiem. Piję. Smakuje całkiem. Połykam. Obserwuje ciebie Mikołaj. Nikita, to chyba działa. Nie takie złe. Ja pierdolę. Chcecie trochę? Z chęcią. Daj łyka. W sensie to krew Jezusa, czy coś tam może się zalicza? Podaje Nikicie. Myślicie, że każde winogrono, które potem jest sfermentowane i zrobione na wino, nie szkodzi nam? To dziwne, bo w teorii powinniśmy móc pić wszystko, co jest związane z owocami. Czyli moglibyśmy... Chwila. To moglibyśmy... Ciekawe, czy tu chodzi o gest tego, że jest to wino jako coś biblijnego, czy może chodzi tutaj o to, że jesteśmy w stanie pić coś sfermentowanego? Wydaje mi się, że chodzi jednak bardziej o gest. Okej. Ciekawe, czy wino śliwkowe byłoby też dobre. Albo wiśniowe. Czy z wiśni da się robić wino? Nie mam pojęcia. Nikita, próbujesz? Próbuję. Podaję mu kieliszek. Wrócił ten gość z Ravnos. Można się dosiąść? Jasne. Ej, wybacz, myślałem, że jesteś człowiekiem. Spoko. Bardziej bym się wkurzył, jakbyś serio, to jakby się ci udało. Okej. Sorry, naprawdę. Nie chciałem cię rozjuszyć. Ciężko jest w tych czasach. Z jakiego jesteś klanu? Jestem... z klanu Wiecznej Tułaczki. Nic mi to nie mówi. Z jakiego kraju ci... Na jaki kraj ci wyglądam? Cygan. Jesteś Rumunia? Cyganem. Jesteś cyganem. Jestem Romem, tak. I to... romski klan. Nazywają... nas Ravnos. Ale jesteśmy tak rzadcy jak zdrowe ryby w Wiśle. O, są rzeczywiście dosyć rzadcy. Dobre porównanie. Masz jakieś imię? Możesz nazywać mnie Gili. Miło cię poznać, Gili. Gili. Ach, takie nawiązanie jest dosyć często. O, widzę, Miki, że próbowałeś żywność. Tak. Próbowałem. Ale tutaj koleżanka Wendy spróbowała wina i całkiem dobrze idzie. Wino. Niekoniecznie. No nie wiem, mi smakuje. I w sumie to zaczęłam wstawać godzinę przed świtem. Myślicie, że się odmieniam? W moich ludowych więzieniach mówi się, że tylko ten, kto zło, które na niego spadło, zniszczy, jest w stanie wrócić do bycia tym, kim powinien. O jakim źle mówisz? To tylko legenda. Opowiedz. To koniec opowieści. A. Może chodzi o tą całą bestię, która szepta.
Okej, spytam was jeszcze, bo nie odpowiedzieliście mi na jedno cholernie kluczowe pytanie. Dlaczego wy jesteście nadal tacy, jacy jesteście? Może jednak podświadomie podoba wam się to? Ale co? Pokazuje na siebie, pokazuje, wyszczerzył na sekundę kły. Nie jest tak, że się podoba albo nie podoba. To jest jakby... Dobrze jest być skrybą. To jest jakby... proces, jeśli masz... Jeśli masz po prostu rzeczy, które cię zakotwiczają. Nie chcesz odpłynąć. No, ale okej. Okay. Ale co jeżeli... Nie wiem, skrzywdzisz kogoś, jeżeli sprawisz, że ktoś umrze. I ja, jeżeli bym kogoś zabił, to bym sobie chyba serce wyrwał. Po czymś takim. Jakby ciężko jest chodzić, wiedząc, że jesteś pijawką, plagą, czymś, co odbiera cały czas życie, albo żywi się tylko życiem. Spokrewnieni nie są nieśmiertelni. Oni są jak najbardziej śmiertelni. Jedyne, że potrzebują tak naprawdę krwi. To tak jakbyśmy powiedzieli, że ludzie są nieśmiertelni, kiedy potrzebują tlenu. Działam tak, żeby nie odebrać komuś życia. Czy mi się to udało, to już inna kwestia. Nikita milczy w tym czasie, przytłoczony nad tym nagłym stwierdzeniem o zabijaniu. Ale jest duża szansa, Miki, że nawet ty kogoś zabiłeś. Czemu tak mówisz? Podobno jak się przebudzasz z tego całego... No wiesz, jak trwa twoja przemiana i pierwszy raz budzisz się jako wampir, to zawsze świadomie czy nieświadomie rzucasz się na kogoś i zabijasz kogoś. O czym ty mówisz? Wendy? O czym ty mówisz? Nikita? Nikita, czy to prawda? Nie wiem, czy tak musi być zawsze. Co? Czemu nie wiedział? Czemu on nie wiedział? Nie znam szczegółów, ale też o tym słyszałem. Pierdolę. Bierze. A był przed wami taki mały stolik. Kopnął to wszystko. Talerz się stłukł. Burger się rozleciał na podłogę. Po prostu wystrzelił z tego klubu. Poszedł. Kolega, który został. No i dyplomację to musicie poćwiczyć. Miki, bardzo wrażliwy chłop. Czemu on o tym nie wiedział? Bo on oderwany jest troszeczkę od realiów. Tego, jak źle może być. On źle przyjmuje złe wiadomości. Po czym Wendy wstaje i wychodzi. Staję szybko za Wendy i biegnę. Siemasz, Gil. Sprawdzam, czy mam wszystkie swoje rzeczy cały czas ze sobą. On cały czas idzie, on się nie zatrzymuje. Ja biegnę za nim. Nie zwraca na was uwagi, cały czas idzie bardzo szybkim tempem. Przeklinając pod nosem. Kurwa, kurwa. Miki, wybacz. Myślałam, że wiesz. Zostawcie mnie. Nie. Nie mogę cię teraz zostawić ze względu na to, że cię polubiłam i nie chcę, żebyś zrobił coś głupiego i nie chcę, żebyś poszedł się opalać następnej nocy. Obraca się w twoją stronę. I proszę cię o rzut na kondycję i opanowanie. Okej.
3 sukcesy. Okej. Obrócił się w twoją stronę i próbował skoncentrować jakąś energię, ale mu coś ewidentnie nie wyszło. Chodzę do niego bliżej, jak zrobił ten gest, taki, jak rozumiem, takiej zaciśniętej ręki. Słuchaj, czy ty coś próbowałeś teraz zrobić, Wendy? Nikita, spokojnie. Powiedziałem, że macie mnie zostawić! Miki, posłuchaj mnie, bo ponoszą cię emocje. I rozumiem dlaczego, bo jesteśmy w tym samym. Nie rozumiesz tego? Przeżywamy właśnie dokładnie to samo, co ty. Zbliża się do ciebie tak, że prawie, że jego nos dotyka twojego. Powiedziałaś mi, że jest szansa, że zabiłem kogoś, kiedy się zamieniałem i teraz oczekujesz, że będę spokojny? Czy ciebie pojebało? Czy ty jesteś niespełna rozumu? Co ty myślisz? Dla was to jest takie lekkie? Nie jest. Nie jest, kurwa, co ty sobie wyobrażasz? Człowieku! Człowieku! To wcale nie jest takie proste, jak to wygląda. Myślisz, że jak w sobie tłumisz po prostu to, to nie wybuchnie po jakimś czasie i po prostu nie wejdzie we wszystko dookoła. Myślę, że każdy nosi swój krzyż. Ale nie musi tego robić sam. I dlatego tu jestem. I wiesz co? I myślę, że dlatego Sandy Vagus nas wysłał. Bo wiedział, że czujemy się podobnie. Nie jest nam wcale łatwo. I rozumiemy, przez co przechodzisz, dlatego próbujemy ci pomóc, ty nadęty śmieciu! Nadęty śmieciu. Ponoszą mnie emocje! Nie chciałam cię nazwać śmieciem, nie wiem, samo tak wyszło. Nie uważam cię za śmiecia, tak jak mówiłam, polubiłam cię. Ale denerwujesz mnie ze względu na to, że próbujesz użyć na mnie magii krwi! Co to w ogóle ma być? Ja do ciebie z sercem, a ty do mnie z magią krwi? Tak jak ci mówię, przechodzimy przez to samo, Miki. Czujesz dotyk ręki na ramieniu. Wendy, uspokój się. Zwracacie na siebie uwagę. Widzicie po raz pierwszy stojącego na nogach Witaliego. Tym razem nie na siedzeniu. Witajcie. Uspokójcie się wszyscy. Nie ma co krzyczeć. Nie ma co się demaskować. Miki, po prostu z nami pogadaj. Mówisz, że jestem nadęty. Czy w ten sam sposób odzywasz się do przyjaciół? To jest dla ciebie przyjaźń? A ty próbowałeś mnie zabić. Nie znam cię. A to jest przyjaźń, próbowałeś mnie zabić. Naciskasz na mnie, nie wiesz co próbowałem zrobić. Okej, ale próbowałeś użyć na mnie magii krwi. W ogóle nie wiem, co ona robi. I dziwisz się, że cię teraz nazywam nadętym? Słuchajcie, wiecie, wydaje mi się, że oboje jesteście bardzo pobudzeni. Tak, oni się uspokoić muszą. Witali w swojej czarnej czapce, w beanie, w bluzie czarnej z białym koszulką, pod koszulką. Normalnie ubrany. Wydaje mi się, że to jest mój pierwszy raz, jak widzę Witaliego. Więc ja nie wiem, kto to jest. Na pewno? Jechałeś chyba taksówką. Przyjacielu, ja Witali jestem. Witali, myślałam, że nie żyjesz. Jak nie żyję? No to życiem się nie da nazwać. Tu na pewno, ale jakoś tam prosperuję tym chaosie. Ale wy to niespokojne dusze. Ja też nie mówię, że ja spokojny kiedykolwiek. Ale to chociaż nie krzycz to. Dajcie mi po prostu zostać samemu ze sobą. Nie oczekuj ode mnie, że poukładam to sobie tak chcę łatwo. Chcę użyć na nim zapomnienia. Okay.
chcę, okay, żeby zapomniał ostatnie 10 minut. Okej, okay, zatem porównajmy nasze kości. Okej. Okay. Dobrze, że to nie jest intelektualna postać. Okej. Okay. 4 sukcesy. 2 sukcesy. Mówisz mi? Serio? Serio? Poważnie, jesteś taką hipokrytką, żeby najpierw powiedzieć mi o tym, a potem próbować używać swoich sztuczek? Ty próbowałeś używać swoich. Kim ty kurwa jesteś? Zniknij z moich oczu. Wariatko. Odchodzi. Ja wam mówił. Ja wam mówił jeszcze jak tamten żył. Żebyście wy tak spokojni. A wy tak łubu-dubu. Zawsze. Gdzie się pojawi to. Ja to dobrze was widzieć, że wyżyje to, ale... Ale wy to niespokojnie. Wy musicie opanować się. Poszedł. Poszedł daleko. Chodź, Wendy, odwiozę cię. Gdzie właściwie chcesz? Przejdzie mu. Tylko pogadaj tam z nim później. On tu często wpada. Ale tu sceny robicie takie, że to pół klubu będzie wiedziało, że wy jesteście spokrewnieni. To niedobrze. Tutaj się pojawiają coraz częściej jacyś dziwni ludzie, świętuszkowaci. To pachnie od nich czymś takim. Kiedyś spotkałem takiego jednego, co od niego światło takie się odbijało. To tak mnie przeraził, że aż odjechałem. Trudno. Zostawiłem go. A było coś strasznego. Jakoby on święty był. Ból taki. Odczułem. Trzeba uważać. Słuchaj, my już nie będziemy robić wam tu scen. Andy, wracamy? Jebać. Jebać wszystkich spokrewnionych. Mam dosyć tego nieżycia. Niewidzialność. Używam niewidzialności. O kurde. Oj, oj. Mój głód wzrasta. O kurde. Okej. Okay. Gdzie się kierujesz? Kieruję się pod samochód Nikity. Wendy, co robisz? Idę w okolice samochodu Nikity. Okej. Okay. Jak patrzę na to miejsce, w którym stały jeszcze przed chwilą buty Wendy, bo odeszła i nie widzę jej. Zdycham i kieruję się z powrotem do mojego samochodu takim wolnym tempem. No to było miło poznać. Odwracam się jeszcze. Było bardzo miło. Przepraszam za zamieszanie. Nie, to przepraszać nie musieli tam. Tylko żebyście potem głowy uciętej nie mieli. Staramy się. Staram się wymusić u siebie taki uśmiech, taki śmiech i wracam do samochodu. On też wraca na przyjęcie, jeszcze się łapie z Gilim, więc... No. Kluby. W momencie, w którym Nikita otwiera samochód, Wendy również do niego wsiada. No to chcesz usiąść, a tam nagle materializuje się Wendy. O! Dobrze, myślałem, że... Będziesz wracać sama. Gdzie cię podwieźć? Nie musisz mówić dokładnego adresu. Jeśli tym się martwisz.
Nowolipie. Wpisuję w GPS-a. Okej. Okay. Jedę tam. A... Masz jeszcze ten plecak, prawda? Przy sobie? Mam. Podaję. Był na tylnym pewnie siedzeniu przez ten czas. Świetnie. Wolę mieć coś do obrony na wszelki wypadek. Szczerze mówiąc, cieszę się, że go się wreszcie pozbywam. Też bym go wolała nie mieć. Czemu on o tym nie wiedział? Chujowa sytuacja wyszła, no to prawda. Czemu on o tym nie wiedział? W sensie... Złożysz raport Sandy Vagiusowi. Jasne. Mam do niego pojechać do tych łazienek, tak? Tak. Powiedz, że byłam z tobą. Jak będzie chciał mnie rozerwać, to się nawet podłożę. Już mi się kurwa nie chce mieszać w te sprawy. W sensie, ja pierdolę, nie mógł tego załatwić sam. Nienawidzę spokrewnionych, nienawidzę wszystkich spokrewnionych. Mam tego dosyć. Jestem ciągle mieszana w jakieś intrygi. Jak można nie powiedzieć o czymś takim? Uważam, że to jest dosyć istotna informacja. A ty? Iż kurwa, uważam, że istotna, no. Przecież... Czy to nie jest tak, że ja go teraz bronię, no. Też kurwa uważam, że to nie było coś... Nie mówię, że go bronisz. Kurwa... Jeszcze moje emocje mnie zawiodły w najważniejszym momencie. Jego też, jeśli ci to pocieszy. Pociesza. Słuchaj, nie wiem... Mam dosyć bycia pionkiem. I to właśnie chciałam ci powiedzieć, że mam dosyć bycia pionkiem. Wiesz, też nigdy się nie napisałem na bycie pionkiem, na wykonanie takiego rozkazu. Sama wiesz, o czym mówię. Słuchaj, a co sądzisz o tej drugiej stronie rzeki? Wydaje się, że... Jest taka sama. Ja sądzę inaczej. Ja sądzę, że jest taka sama, bo każdy spokrewniony, koniec końców, jest taki sam. W sensie, Miki miał rację. Przepraszam, ja tylko spytam, wy jedziecie, tak, na te Nowolipki? Tak. W sensie, Miki miał rację. Nie rozumiem, czemu jeszcze nie położyłam się na słońce. Mam ochotę wyjawić bratu wszystko, i po prostu iść? I się usunąć? Z jednej strony nie wiem, co ci powiedzieć. To nie mówię. Ale... Ale nie tylko twojemu bratu byłoby smutno, gdybyś tak zrobiła. W każdym razie nie wiem. Jeżeli Sandy Vagius będzie chciał się mścić za tą sytuację, niech się mści na mnie. Nie zamierzam mu zmienić, przeinaczyć tej sytuacji. Powiem mu tak, jak było. Prawdopodobnie dojeżdżamy już. Macie kawałek z Pragi, więc... Okej, dojechaliście na wskazany adres. Wypuszczam po prostu. Zatrzymuję się, ja nie wysiadam. Trzymaj się, Nikita. Mam nadzieję, że... jeszcze się zobaczymy. Też mam taką nadzieję. Ale nie wiem, kiedy. Narratorze, czy to jest w zasadzie moment, w którym dostaję SMS-a od Gabriela? Nie dostajesz SMS-a od Gabriela, bo on spędził tam dwie noce. Dostajesz go jutro. Okej. Okay. No cóż. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, Nikita. Ja też mam taką nadzieję. Ale jakby ode mnie długo nie było słychać, to nie martw się. Ty też nie. Nie zamierzam się na razie pokazywać.
Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wracasz zatem do mieszkania i opowiedz nam, jaką decyzję Wendy zamierza podjąć. Wendy po tej nocy ma tak naprawdę jeszcze więcej pytań niż miała wcześniej. Nie wie, co teraz ma myśleć i nie wie, co teraz powinna czuć tak naprawdę. Wie natomiast, że zamierza spędzić ten czas ze swoim bratem. Nie będzie się na razie odzywać do reszty, czyli Nikity i Gabriela. Jest jej bardzo źle i z każdą kolejną nocą nienawidzi pokrewnionych i nie potrafi się odnaleźć w tym świecie. Nie wie po prostu jak. Czuje się potworem, a ostatnie wydarzenia, jak zabójstwo, nie ułatwiają jej tego. Czy usłyszymy cokolwiek jeszcze od Wendy? Nie wiem. Ale dowiemy się tego na następnym sezonie. Żegnam was ja i zapraszam was na resztę odcinków, które już do tej pory powinny być na YouTubie. Trzymajcie się. Cześć. Ja tylko chcę powiedzieć, że następnej nocy Wendy otrzymała wiadomość od Gabriela o treści: Camarilla nas zdradziła. Do zobaczenia. Nie wiem kiedy. Wybacz. A jak wyglądają dalsze dni i miesiące Nikity? Nikita te miesiące spędził dalej zaangażowany w swój projekt. Wziął udział w wywiadzie telewizyjnym. I znalazł sobie pewnego spokrewnionego, który wtajemniczył go głębiej w ten świat, w który wszedł. Jednak co dalej się stanie z losem projektu, z losem Nikity? To jest coś, czym bardzo z chęcią wam opowiem w następnym sezonie. Dziękuję wam bardzo. Kłaniam się nisko. Czy zobaczymy się w następnym sezonie? Czas pokaże. Z tego miejsca jako narrator chciałem podziękować bardzo serdecznie każdej osobie, która przyczyniła się do rozwoju Warsaw by Night. Dziękuję fanom, dziękuję graczom za ich starania, za ich tworzenie, za ich odgrywanie. Jak i każdemu, kto dodał jakąkolwiek cegiełkę do tego świata. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Narratorem jak zawsze był Arch. Nasz ukochany Game Master, któremu również bardzo dziękujemy. To były wspaniałe noce. Dziękujemy! Cię ze mną! Ja cię kręcę! Co to było? Jezu. Dobra. To były długie noce. Najtrudniejszym zadaniem okazało się zdobycie motoru, który
po sezonie nadal nie został znaleziony. Dziękuję, trzymajcie się. W następnym sezonie. Czy Wendy w końcu zabije Lucję? Czy Gabriel znajdzie swój motor? Nikita dostanie swojego kitę. Czy Nikita dowie się o swoim dziedzictwie? Kim są bliźniaki? Czy Wendy przeżyje? Pu, 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 pu.